Siemanderko, wróciłem na starą miejscówkę, moją ulubioną kolejową opatówkę. Już pierwszy fant wyskoczył. Taki coś. Można by było z tego fajny wieszak zrobić na przykład. O, i kapsloki. Spójrzcie, jaką fajną koszulkę mam dzisiaj. Siema Dario, pozdrawiam serdecznie. No idzie paruwa. Idzie paruwa taka zawijana. No dobre 3-4 kilo czystego złomu. Ekstra. Pójdziemy dalej. No flaszeczkę też zabierzemy. Świeża flaszeczka. No i mamy pociąg i mamy wkręta. Wystarczy, że zostawię tą rzeczkę na chwilę i nurt wypłukuje z dna kolejne fanciory. Mimo, że byłem wiele razy już w tym miejscu. Patrzcie, jaki fajny klin i kawałek stopki od podkładki ze szkłem jakimś jeszcze przyklejonym na dokładkę. Fajny klin. I kolejna stopka ze śrubą i nakrętką. No i mamy ciekawą zdobycz od parasolki. Uchwyt. No mamy spłaszczone wiadero. A słuchajcie, to będzie chyba długa akcja ratunkowa, właściwie wydobywcza. Tutaj są chyba jakieś dwa ogromne przedmioty pod wodą. Nogami udało mi się jeden z nich poruszyć i trzymam go na magnesie, ale żeby go wyciągnąć, muszę się spiąć wyżej. I czy mi się to uda? Uda mi się chyba. Tylko gdzie ja go wyjmę? O kurczę, co to jest? Jeszcze nie wiem, ale jest to bestia kolejna. Jest to bestia. Magnes trzyma, nogami sobie pomagam. Jakby tu było płycej, to bym zanurzył rękę. Spróbuję tutaj to podnieść do góry. Na brzeg tutaj wyższy. No i chyba się uda. Kurczę, krzaki zahaczają. Nawet idzie. To jest coś wielkiego. Chyba rura. Taka wielka. Przekonamy się niedługo. Bo już jest tu niedaleko. Oj, dobra, zanurzę rękę. Ach, tak, to jest rura. Ogromna rura. Jakby ona jeszcze była bez tego mułu w środku, to by było super. Ale ja ją oczyszczę zaraz. O, ona stoi na jakimś kamieniu i wypłukuje się. Na szczęście. Super. Dobra, magnes na razie. O, spróbuję odczepić. A nie jest tak łatwo. O, byk. O. 20 kilo, albo 25 nawet. Nie, 20 powiedzmy, no 20. Z Adrianem takie byki wyciągaliśmy, niedaleko stąd. O! Dobra. Mamy to. Muszę to położyć wyżej. A później się tym zajmę przy wejściu do samochodu. O.
Ale lula. No i co, coś tutaj jeszcze jest? Drugi jakiś byk. Nogi odkopały to z mułu i pomału to wyciągam. Jestem już bardzo... O, odczepiło się. Szkoda. Jestem już bardzo blisko. Gdzie to jest? To nie rura tym razem. Jakby co? Bardzo się suwa. Chyba jakiś garnek. Gdzie jesteś? Potworze. Idzie. O kurczę, co to jest? Okej, konserwa. Na razie na brzeg, a tu? To jest jakaś kosetka. Pełna woda, jak widać. Ale... Wow. Co jest w środku? Może jakieś narzędzia? Ale mega fan. No nie. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Ciągniki miały takie skrzyneczki na kołach, na błotnikach. To będzie to. Ale fancik. Otworzymy? Zaraz otworzymy. Spokojnie. Ale fancior, ludzie. Niestety, ale oczywiście nie była szczelna, więc przed chwilą wylała się z niej woda przez tą dziurkę. Ale słuchajcie, coś tam w środku jest. Haha! Mam nadzieję, że jakieś fajne narzędzia. Kurczaki. Lecimy na podsumowanie chyba, moi drodzy. No jeszcze tutaj porzucam z 5 razy. Mam ogromną rurę. Tutaj jest. Dobre 20 kg złomu. Dobry zarobek. No i ta skrzynka. Jacie! Dobra, rurę już wtarabaniłem do góry. Idę po resztę rzeczy, po tą skrzyneczkę. Pozbieram tutaj te złomy z brzegu z kasterką i lecimy na podsumowanie. Nie mogę się doczekać, co tam jest w tej skrzynce. Jacie! Dobra, idziemy. Spójrzcie, raj dla perfekcjonistów. Rura idealnie pasuje do kasterki. No i witam serdecznie na podsumowaniu. Takie tutaj duperelki małe. Wkręt. Trochę tu elementów kolejowych, parasolka jakaś, kolczatka tutaj nawet jest. No tutaj takie coś ciekawego, jakiś zaworek mały. Wiadro, piękna rura. No i punkt programu, czyli ta skrzyneczka. Co w niej jest? Za chwilę się dowiemy. Tak się składa, że akurat tata jest na działce. Jakieś tam jabłuszka zbiera, czy tam zrywa. Wczesne, wcześniejsze. No i zawołałem go. On nie wie jeszcze, co znalazłem. On nie wie jeszcze, że taką szkatułkę mam. Więc zaproponuję mu, żeby on otworzył ją. Pewnie się ucieszy. Dobra, poczekam na niego, bo go już zawołałem. Hop, hop. Odezwał się i leci. Kasterkowy basen. Będę je mył. Wszystkie ostatnio się przydały, przyczyniły do zebrania dużej ilości złomu. Siemano, tato. Siemandero. Co tam robiłeś? A orzeszki. Pokaż. Jakie piękne. Ale Jake'i fajne. Jakoby. Nie, mogą być i Jakoby, jak chcesz. Tato, znalazłem coś super, właśnie wyłowiłem magnesem. No i postanowiłem, że skoro jesteś na działce, to będziesz czynił honory. O. I otworzysz. Sej. Szkatułka, no skrzyneczka taka.
i jest coś w środku. No, także gdybyś mógł, bardzo bym cię prosił o rozpieczętowanie tego. O kurczę, co to, to może być? Haha. No, chyba to jest taka skrzyneczka jak na ciągnikach, co nie? O, poszło. Poszło. Haha. Później to wyczyścimy. Uwaga, uwaga. Co tam jest? Wągiel. O kurde. Ale ktoś zrobił. O nie. Ktoś zrobił. Sikusa. Sikusa. No to trochę leżało tam, nie? To jest takie jak koks? Nie, beton taki. Beton jakiś. O nie, a ja to targałem. Myślałem, że to jakieś narzędzia będą. Ktoś zrobił psikusa. Zawiodłem się. Po co to wrzucać? Ale to jest ciężkie, to jest... Osełka? Nie, to jest jakiś... Ale jest... Nie może być kamień, bo jest ciężkie bardzo. Kamień nie może taki ciężki. Pokaż. Być. Może być. A gdzie? To jest jakieś... Ale nie jest magnetyczny. Nie. No nie wiem, może jest, może magnes złapie. Masz magnes jakiś przy sobie? A, jednak łapie magnes. No. Czyli może w środku jest jakiś pręt zatopiony. Tak. Czyli jest ferromagnetyczny. No jakiś... Ale komu się chciało skrzynkę z pustakami wrzucać do... No nie, po prostu... Rozumiem skrzynkę z narzędziami. Tata mówi, że to jakaś stal narzędziowa może być. No, dobre 2 kilo, może 1,5 kilo złomu. Ale wolałbym, żeby to był jakiś młotek albo kombinerki. O, tata zważy. No, prawie 2 kilo. Kilo kurczę, to ja mówiłem 0,5 kilo, patrz, a to jest 2 kilo. Gdzie? Ja mówiłem, że 2 kilo, może 1,5. Jest. No. Kilo 900. No. Bardzo to skompresowane. No. No niestety. Ale to musiało długo leżeć tam w wodzie, bo takie zarośnięte z 10 lat. Tylko komu się chciało to wrzucać? Chociażby młoteczek jakiś był w środku, to by było fajnie. No ale trudno. O, tata mówi, chociaż śrubokręcik, żeby był, nie? No ale trudno, zdarza się. Szkoda. No nic, zamykamy. Żegnam was, do zobaczenia w następnym odcinku.